Cześć, znajdujemy się właśnie w auli, w której za chwilę odbędzie się turniej blondynki kontra brunetki. To wydarzenie powiązane jest z akcją The Make-o Dzieciom. Uczestniczki będą rywalizować ze sobą, rozwiązując quizy. Chodźmy sprawdzić, jak bawią się The Make-owicze i nasi goście. Kapitalnie, genialnie się prowadziło wspaniałe wydarzenie i macie bardzo, bardzo nietuzinkową młodzież pełną ogromnych pokładów poczucia humoru. Było bardzo miło, bardzo żywiołowe reakcje młodzieży, co mnie cieszy. Mam nadzieję, że nie tylko z tego powodu, że w tym momencie nie było lekcji. Ja miałem być cały czas, usiłowałem być bezstronny. Przynajmniej starałem się zachować takie pozory. Czy taki widać lekki odrost? Więc no, wprawdzie blond włosy, odrost świadczy o tym, że mózg jeszcze walczy. To było wspaniałe wydarzenie. Uczestniczki dały radę rozwiązać quizy, a przy tym świetnie się pobawić. Podczas akcji The Make-o Dzieciom w naszej szkole przeprowadzona jest szkolna kawiarenka The Make-o Cafe. Można tu przyjść i skosztować smakołyków. Dla Ignaś TV, Ania Roluk. Po męczącym dniu, w którym odbył się turniej blondynki kontra brunetki, nasi uczniowie zorganizowali The Make-o Nocą, czyli całonoczny maraton filmowy, na którym właśnie się znajdujemy.